Ferdek z Waldusiem oglądają w telewizji program z gadającą papugą o nazwie Fryderyk Chopin. Okazuje się, że właściciel papugi na jej występach zarobił już na 2 traktory. Dzięki Fryderykowi kupił już pan traktor. 2. Co 2? 2 traktory. Waldus idzie do sklepu kupić papugę. Ferdek po drodze do kibla spotyka paździocha, który pokazuje Alfredowi kwas toaletę. Kwas chce wynająć mieszkanie u paździocha, lecz warunki mieszkaniowe znacznie się różnią od tych, które mu Marian przedstawił przez telefon. Najpierw żeś pan zełgał, że to apartament, a teraz się okazuje, że będę musiał do kibla przez podwórko ganiać, tak? Przychodzi Waldek i mówi, że gadająca papuga kosztuje 700 zł. A kiepskich nie stać na taki wydatek. Sabowisz, że se za takiego papugę zakrzyczą na mieście? 700 normalnie. 700 normalnie. Wtedy pan Alfred proponuje Ferdkowi, że sprzeda mu gadającą papugę za 200. Kiepscy kupują papugę. Na imię dają jej pan Tadeusz. Do konkursu pozostało niedużo czasu i trzeba jakoś szybko papugę nauczyć mówić. Ferdek wraz z Waldkiem nagrywają całego pana Tadeusza na kasety i puszczają je nocą papudze. Rano okazuje się, że papuga posiadana przez kiepskich to skradziony Fryderyk Chopin. To normalnie chyba jest ten. Normalnie Chopin, a nie pan Tadeusz, nie? Jezus Maria, i do tego kradziona! Fryderyk wraca do właściciela i występuje w telewizji. W telewizji na prośbę właściciela, aby Chopin coś powiedział, zaczyna cytować erotyczne fragmenty pana Tadeusza. Na ten czas wojski chwycił na taśmę przypiętny swój huk bawoli, zędkowany kręty. Ferdek się cieszy, że czegoś nauczył papugę.